Komentarz poranka. I w roli komentatora, zgodnie z zapowiedzią, pan profesor Michał Klajber. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, zarówno politycy lewicowi, którzy znaleźli się w nowym parlamencie, ale również znaczna część polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej szła do tych wyborów mówiąc o tym, że Polska musi być państwem świeckim, tak jakby w tej chwili nie była i że wiele musi się jeszcze zmienić, żeby ten standard państwa świeckiego Polska osiągnęła. Zdaje się, że właśnie wokół tych tematów będzie toczył się też za jakiś czas bardzo ostry spór. Pan poseł Mieszkowski, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej, kilka dni temu powiedział w jednym z wystąpień telewizyjnych, że trzeba wyprowadzić księży ze szkół, bo są szkodnikami. To jest cytat. Proszę powiedzieć, czy jak pan rozumie, czym jest w ogóle państwo świeckie? Czy Polska jest państwem świeckim? No bo przecież trudno powiedzieć, żeby było państwem wyznaniowym. No właśnie. Ta wypowiedź pana Mieszkowskiego, ja ją odbieram jako wyjątkowo niefortunną. To ja się nad tym zastanawiałem parokrotnie i wiem, że wiele osób myśli o tym, co tak naprawdę chcą politycy skrajnie lewicowi. Bo ja bym tutaj powiedział, że jest wielu polityków lewicowych, którzy bynajmniej nie zamierzają walczyć z Kościołem. Od dawna tak uważają. I to uważam za absolutnie prawidłowe postępowanie człowieka lewicy. Można mieć poglądy lewicowe, a jednocześnie zdawać sobie sprawę ze znaczenia tradycji, z tego, że olbrzymia część populacji naszego kraju jest wierząca. Krótko mówiąc, postulat świeckości jest niejasny. Nie jesteśmy, jak pani redaktor powiedziała, państwem wyznaniowym, więc tak naprawdę co powinniśmy zrobić? Ja nie mam wrażenia, że ludzie niewierzący w Polsce są w jakikolwiek sposób prześladowani przez Kościół. Ja myślę, że czasami, a może nawet coraz częściej, jest wręcz przeciwnie. I to jest rzecz, która w moim przekonaniu niestety nie będzie wygasać, bowiem część skrajnej... To ja mam wrażenie, że nawet będzie się rozniecać ten na to płomień wygląda, walki. Na to wygląda, bowiem część skrajnej lewicy uznała, że to jest ideologia, która ją niesie do przodu, w sensie pozyskiwania poparcia. Czy tak jest? Nie wiem. Nie mam żadnych wątpliwości, że pewne zmiany w świadomości społecznej będą dalej następowały i różne rzeczy będą się pewnie działy, ale naszym zadaniem, ja myślę obowiązkiem jest, żeby nadać im spokojny charakter. Nie do przewidzenia jest, jak będzie się kształtować właśnie ta światopoglądowa sprawa w Polsce za 10 czy 20 lat. Natomiast dzisiaj jedno jest w moim przekonaniu absolutnie pewne. Nie działajmy pochopnie, ograniczmy tego typu, ja bym powiedział, szalone wypowiedzi. One nie służą niczemu, co byłoby dla Polski dobre. Właśnie, ja rozmawiam z politykami lewicy, ale też z częścią polityków Koalicji Obywatelskiej, bo akurat ta wypowiedź jest wypowiedzią polityka Koalicji Obywatelskiej. I gdy ich się pyta o to, jak ma funkcjonować to świeckie państwo, to mówią na przykład o tym, że w szkołach nie powinna być nauczana religia, bez względu na to, jaka to jest religia, to lekcje religii w szkole się nie powinny odbywać, że w szkole nie powinno być symboli religijnych, że w urzędach nie powinno być symboli religijnych, że osoby duchowne, bez względu na to, jakie są, jaki kościół reprezentują, jaką religię reprezentują, nie powinny brać udziału w uroczystościach, które mają charakter państwowy, ale też i taki lokalny, no bo szkolny, no bo jeżeli mówimy o rozpoczęciu czy zakończeniu roku szkolnego, no to trudno powiedzieć, żeby to była uroczystość państwowa, no jest uroczystość szkolna, no ale w każdym razie również jakby ten zakaz wstępu księży, duchownych, różnych wyznań ma dotyczyć także uroczystości szkolnej. Jak pan odbiera? No już w ten sposób określony charakter tego państwa świeckiego. No, to jest postulat znany od dawna. On niestety, tak jak już żeśmy właściwie powiedzieli, on przybiera na sile. Ja uważam, że to jest traktowane instrumentalnie, że to jest jeden tylko z elementów pokazania, że oto my mamy tutaj spójną, twardą ideologię, którą reprezentuje bardzo wielu Polaków i tak dalej. To jest, krótko mówiąc, obliczone na poparcie. I natomiast
ja sobie nie bardzo wyobrażam, jak można to jednym ruchem zmienić. To jest w ogóle niemożliwe, to byłoby pewnie w ogóle elementem jakiejś wojny domowej, cokolwiek by to nie znaczyło. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, kto jest namiarowany na stanowisko państwowe, nie mógł powiedzieć: tak mi dopomóż Bóg. Bo jeśli ktoś wierzy, to chyba ma prawo to powiedzieć. To jest spokojne, to nie jest przeciwko nikomu. No nie wiem, mam wrażenie, że to nie byłoby takie oczywiste. A nawet bym się skłaniała do takiej opinii, że nie mógłby powiedzieć. Ważne jest to, żeby tego typu chrześcijańskie elementy w naszej tradycji oficjalnej, żeby one nie były przeciwko komuś. Żeby one miały charakter takiej deklaracji wewnętrznej, że oto ja jestem właśnie taki, co nie absolutnie nie podważa mojego poglądu, że ja dopuszczam, że ludzie są także inni. Ale od nich bym wymagał tego samego. Niech sobie wszyscy niewierzący zachowują się tak, jak uważają, że nakazuje im sumienie, ale niech dadzą spokój tym, którzy mają inną mentalność. To jest tak głęboko osadzone w naszej tradycji, że ja sobie nie wyobrażam jakiegokolwiek drastycznego posunięcia w tym zakresie. To byłoby, my już w polityce doświadczamy bardzo wielu agresywnych zachowań, to byłoby pewnie coś, co byłoby jeszcze silniejsze od czegokolwiek, czego doświadczaliśmy do tej pory. Pan profesor wspomniał przed chwilą o wolności sumienia, w ogóle o sumieniu, no to kolejny postulat, też bardzo mocno artykułowany, zlikwidowanie tak zwanej klauzuli sumienia, czyli jakby możliwości sprzeciwu człowieka, który pełni ważne role społeczne, na przykład jest lekarzem, pielęgniarką, położnej, do wykonania zabiegu, który jest sprzeczny z jego sumieniem, z jego wiarą. Środowiska lewicowe, tutaj mówię teraz o SLD, ale również o części Platformy Obywatelskiej, chcą, żeby takie osoby, znaczy żeby osoby wierzące nie miały prawa do zastosowania klauzuli sumienia, a ich sprzeciw wobec wykonania jakiejś procedury medycznej, którą uznają za niedozwoloną, wiązał się z utratą pracy. To jest jeden z niedocenianych elementów w debacie publicznej, mianowicie problematyka etyczna, zachowania etyczne osób, w szczególności wykonujących zawodowo pewne funkcje. To jest wielkie wyzwanie. Ja wyobrażam sobie, że nie sposób jest zmusić kogoś, kto jest przeciwnikiem aborcji, do tego, żeby jej dokonywał. Taka osoba w moim przekonaniu powinien istnieć mechanizm przekierowywania osób, którym odmawiamy zabiegu, do lekarza, który nie ma tego typu poglądów. To jest sprawa bardzo ogólna, ale wydaje mi się, że taki nakaz sumienia trzeba uszanować, natomiast trzeba też uszanować poglądy tych, którzy mają inny stosunek do danej sprawy. To dotyczy nie tylko spraw medycznych bynajmniej. Zdanie. Tak, to nie tylko. To dotyczy całego szeregu rzeczy. Krótko mówiąc, mówmy więcej o tym, jak problematyka etyczna narastająca ze względu na rozwój technologii, ze względu na najróżniejsze rzeczy, ona będzie w naszym kraju rozwiązywana. To jest ciekawy, fascynujący wręcz, ale jednocześnie niezwykle ważny dla naszego funkcjonowania. Na pewno do tego tematu będziemy powracać. Pan profesor Michał Klajber w roli komentatora poranka dzisiaj wystąpił. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Miłego dnia życzę wszystkim. Był to komentarz poranka.